dopiero zaczęłam krzyczeć, przyszły opiekunki, zdjęły ze mnie tą mokrą koszulę, to po prostu z niej kapało, także to nie była malutka tam kałuża. Położyły mnie na łóżku, bo nie mogłam stąpnąć na nogę. Bo była złamana. I wezwały pielęgniarkę. No i właśnie tu przeżyłam pierwszy szok, bo pani pielęgniarka nie chciała wezwać pogotowia. No. A co powiedziała? Powiedziała, że ma mama i czekać na lekarza. Że no nic takiego się nie zadziało, po prostu się potłukłam. I to było gdzieś około pierwszej w nocy. I ona mi kazała leżeć, się nie ruszać, do następnego dnia, do godziny 13, kiedy przyjdzie pani doktor i zadecyduje, czy wezwać pogotowie. Więc ponieważ ja czułam, że ze mną jest coś nie tak, to jeszcze się zdobyłam na to, żeby tej pani powiedzieć, że jeżeli ona nie wezwie pogotowia, to ja zadzwonię, ale jeżeli się okaże, że mnie coś jest, to mówię, to zdaje pani sobie sprawę, że pani już tu nie pracuje. No to ona wtedy sobie przemyślała, zadzwoniła. Pogotowie przyjechało, na Milionowej właśnie zdiagnozowano złamanie dwóch kręgów szyjnych, tych pierwszych, złamanie kości piszczelowej w lewej nodze i wstrząśnienie mózgu. Najbardziej się bałam tego, bo pan doktor mnie ostrzegł, bo ja musiałam wyrazić zgodę, że może nastąpić uszkodzenie mózgu. To wtedy jest taki lekki paraliż, że kłopoty z mówieniem, jakaś taka trzęsionka, no ale będę żyła. No więc, a jeżeli nie poddam się tej operacji, to w każdej chwili groziła mi po prostu śmierć, bo ten rdzeń był odsłonięty i przy nawet jakimś gwałtownym kichnięciu, szarpnięciu głową, to nastąpiłoby przerwanie. A przerwanie, tak jak mi pan doktor tłumaczył w tym miejscu, kończy się śmiercią w przeciągu 5-6 minut. I nawet gdyby to się stało w szpitalu, to nie byliby w stanie mi pomóc. Łazili za mamą, łazili, kazali jej to napisać. Mama ze strachu to napisała. Że nie rości pretensji do ośrodka. Do środka. Że miała wypadek. Potem to sobie wydrukowano, podpisano i takie oświadczenie. Walczymy o odszkodowanie w związku z tym wypadkiem. W sądzie, czyli z dyrekcją ośrodka? Znaczy zajmuje się tym pełnomocnik przeciwko, nie wiem dokładnie jak tam jest w dokumentacji, ale przeciwko ubezpieczycielowi. Poczułam, że wpadam w poślizg. No i to piorunem się stało, że faktycznie no ja trochę zmieniłam. Stało się to piorunem. W związku z tym, no tym takim poślizgiem wpadłam pod stół. Pani pielęgniarka przyszła, obejrzała mnie, no i stwierdziła, że no właściwie nic takiego się nie stało, ja jestem tylko wystraszona, potłuczona. Jak przyjechało pogotowie, to pani pielęgniarka próbowała jeszcze tą sprawę zatuszować. Tak, dlatego że jak się panowie zapytali z pogotowia, co się stało, powiedziałam, że się przewróciłam, od razu weszła mi w słowo i że no bo tutaj ktoś troszkę wody rozlał. Z pogotowia spytali się, co się stało. Ja powiedziałam, że się przewróciłam. A pielęgniarka weszła mi w słowo tak. I powiedziała, no bo tu ktoś troszkę wody rozlał. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówić, że będę mówić szczerą prawdę, szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając, niczego nie ukrywając, z tego, co mi jest wiadome. Z tego, co mi jest wiadome. Nie widziała pani samego wypadku? Nie widziałam zdarzenia, tak. Mam po zdarzeniu, tak? Gdy przyszłam do pokoju powódki, po
odniesiona, posadzona na łóżku. Tak mi przekazała. Komórka była posadzona na łóżku. Pacjentka, tak. Doprowadzona do łóżka i posadzona. Co dalej było? Po wykonanych oględzinach, tak, to co należy do pielęgniarki, zmierzyłam, zauważyłam, że ma zasinienie kolana, kostki. Że pobudka ma zasilenie kolana, tak? Tak, okolic jeszcze? Kolana, kostki i policzka. Pacjentka stwierdziła, że uderzyła się również w głowę, zgłaszała bóle, więc zmierzyłam ciśnienie. Stwierdziła, że uderzyła się również w głowę. Tak, zmierzyłam ciśnienie, parametry, czyli jeszcze do tego cukier. Również i wysłałam karetkę pogotowia. Czy ustalała Pani, z jakich powodów ta podłoga była mokra? Pacjentka powiedziała, że że po prostu ta mieszkanka, która przebywała razem z nią, być może, że wstała i oddała mocz, ale to że też trudno nam powiedzieć, tak? Przebywała razem z nią w czasie, gdy ja byłam w pokoju pobudki, to podłoga była sucha, czyli ktoś... No tak, no, podłogi, być tak? Może tak, ja nie umiem tego. Tylko podłoga była sucha. Czy była sytuacja, że zdecydowała Pani, że pobudka pozostanie w pokoju i następnego dnia o godzinie 13 obejrzy ją lekarz? Nie. Wtedy zdecyduje? Nie. Proszę? Nie ma takich możliwości nigdy. Zawsze jeżeli jest przypadek poważny, wzywamy karetkę pogotowia. Zawsze jeżeli jest przypadek poważny, wzywamy karetkę pogotowia.